Wczoraj byłem u rodziców, przywiozłem śliwki, będziemy robić powidła. W zeszłym roku jak robiliśmy powidła, to już powiedzieliśmy, że więcej ich robić nie będziemy, ale przez cały rok sobie braliśmy ze słoiczków i braliśmy i było tak super, że zdecydowaliśmy, że jednak warto mieć swoje, zwłaszcza, że były o wiele smaczniejsze niż te sklepowe. Teraz sobie je wszystkie przygotuję, przerzucimy sobie je do tego pojemniczka i do maszyny, bo mamy maszynę, która nam od razu wyrobi tutaj dżem. Mamy na 9 dżem, więc od razu zrobi nam odpowiednią konsystencję. Później należy też tylko podgrzać i dać do słoiczków. Teraz ja. Krzyś pojechał pozałatwiać parę rzeczy. My z Michałem staliśmy w domu. Powidła się robią, bo nie wiem, co tam wam wcześniej powiedział, bo ogarniałam wszystko na górze, więc mnie tutaj nie było. Dzisiaj wam chciałam pokazać ubranka. Albo nie. To pokażę jutro. Wiecie już, o czym będzie jutro. O takich rzeczach, które się ultra fajnie sprawdzają. Jeżeli chodzi o ubranka, które zamówię ponownie na rozmiar większy, bo są Gites majonez świetne i mogę wam polecić. Będzie to kwestia Zary, będzie to kwestia H&M-u, jak się sprawdza, ponieważ ten H&M trochę mnie zawiódł, dlaczego, to wam pokażę też ubranka, jak wyglądają. Na co zwrócić uwagę, czego nie kupować, co ja kupiłam, a wygląda fatalnie, więc to wszystko w jutrzejszym vlogu. A teraz z racji, że mały mi zasnął, ja tutaj trochę wietrzę, żeby dopłynęło trochę świeżego powietrza. Zabieram się za robienie prześcieradła do kosza Mojżesza oraz może zrobię, jak mi zostanie materiału, też prześcieradło do łóżeczka. Pogoda zrobiła nam się piękna, zobaczcie na to. Psiaki tu puściłam. O, mamy w końcu błękitne niebo, nie zapowiada się w ogóle na deszcz. No chyba, że popatrzymy w tamtą stronę, ale nie patrzymy w tamtą stronę, patrzymy tam, gdzie jest pięknie. I może pójdziemy na spacer po południu, gdy pogoda nam się utrzyma, bo na razie nie mamy po prostu jak, kiedy i gdzie. Więc trzymajcie kciuki. Jest bardzo chłodno, jest tak mega rześko, przez to super przyjemnie. Więc taka, wiecie, pogoda do hartowania i nabierania odporności przed zimą. U nas była pani położna dzisiaj po raz drugi. Wszystko jest dobrze, jest tylko kwestia, wiecie, pępuszka, bo to się czyści mocniej niż nam się wydaje, bo mama tu się tak zawsze boi i martwi, żeby nie zrobić krzywdy, żeby nie urazić, żeby to tak delikatnie więc jeżeli macie pępuszki, to czyśćcie je bardzo głęboko, wjeżdżajcie tam tą pałeczką, nic tam nic nie boli, żeby wszystko się dobrze, wiecie, goiło, suszyło przede wszystkim, może nie goiło, ale suszyło. Ali, tam zostaw tą muchę, chodźcie do domu. Ali, zostaw muchę. Więc zwróćcie sobie na to uwagę, dopytujcie. My jutro jedziemy do pediatry, więc to będzie taka nasza pierwsza wizyta. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że wszystko nam łatwo pójdzie. Na enjoymencie dzisiaj pojawiają się pierwsze pytania i odpowiedzi z całej serii. Będzie chyba 6 odcinków, bo mnóstwo tego zadawałyście. Stwierdziliśmy, że to tak sobie podzielimy, więc dzisiaj będzie pierwsza część, jutro zapraszam was na drugą i potem kolejne części będą w przyszłym tygodniu, ponieważ sobota, niedziela jest dla rodziny. Zrobiło się zimno, w końcu przyodziałam mój ulubiony wyświechtany sweter, który ma 12 lat. Ja już nie zliczę, ile razy go prałam, naprawdę. Każda z takich rzeczy powinna mieć tutaj dziurkę, która odpływa wodę ze zmywarki. Ja nie wiem, dlaczego producenci jeszcze tego nie robią. Mają takie coś tylko kubki z IKEA. Jeżeli zwrócicie uwagę, to każdy kubek z IKEA ma taką dziurkę na spodzie, żeby właśnie woda ze zmywarki się nie zbierała w tym kubku. Ja najbardziej nie lubię, jak sobie ten zapomnę i cały ten syf tej miski wyleje na podłogę, no nie? I na kipcika trzeba to wszystko zbierać i czyścić, żeby mi panel nie wybrzuszyło. Fatalnie po prostu. Także takie fajne sytuacje. Ja może wezmę i umyję meble, bo są takie dowalone, a dla tych, że przyświeciło słońce, to są dowalone jeszcze bardziej niż były, niż by się komukolwiek wydawało i trochę wstyd. Dobrze, że są białe. Ja już nagrywałam wam film odnośnie kuchni i wydaje mi się, że jest taki przydatny, zresztą sami mi piszecie, że jest ultra przydatny i pomocny w projektowaniu i tak dalej. I tam właśnie mówiłam, że mamy białe fronty. Teraz chciałabym, bo cały czas mi się w główce wymyśla, że fajnie było na przykład mieć, nie wiem, takie drewniane te fronty, bo gdybym teraz miała robić kuchnię, to na pewno zrobiłabym ją w kolorze drewna. Na 100%, chociaż od tamtego filmu już mi się chyba ze dwa razy to zmieniło. Kobieta zmienną jest niestety. Natomiast ta biel ma o tyle zalet, że nie widać na niej w ogóle brudu, że wiecie, ja nie muszę cały czas ze ścierą chodzić i ją czyścić, tylko ona jest generalnie właściwie cały czas po prostu czysta. A nawet jak jest brudna, to tego aż tak po prostu nie widać. Więc to jest taki duży plus akurat tej bieli IKEA-owskiej, bo
wiem, że część z Was mówi, że tragedia jest taką białą kuchnią, natomiast ja sobie bardzo chwalę. Nie mam z nią absolutnie żadnych problemów. Możliwo zero. Schowię to, żeby kogoś oczy nie kuło, ale my nie pijemy zwykłego piwa, zawsze jak pijemy piwo, to zero. W ogóle ja nie wiem, jak to jest, że nieważne ile sprzątasz, możesz sprzątać nawet cały dzień i tak za chwilę będzie śmieć. Ja nie wiem, to jest takie magiczne wręcz, zagadka nie do odgadnięcia, wieczny bałagan. Nieważne co byś robił, mógłbyś cały dzień sprzątać, a i tak znajdzie się coś, że będzie syfiant. Najważniejsze to, żeby każda rzecz miała swoje miejsce po prostu, ale z tym jest czasami trudno. Będę teraz używała laktatora, tylko sobie wyważę te butelki, zdezynfekuję, żeby działać. Mam chwilę czasu, mały śpi, czyli potem przyjedzie, to będziemy ogarniać robotą. Trochę nam się to wszystko poprzesuwało w czasie, ale jest spoko, dajemy radę. Kocham zmywarkę. Kocham zmywarkę, to jest sprzęt, za który po prostu ktoś powinien dostać pokojową nagrodę Nobla. Nie wiem, kto wymyślił zmywarkę, ale ten człowiek powinien, już pewnie nie żyje, ale ten człowiek powinien naprawdę dostać jakąś ultra wielką nagrodę. Sama bym mu się na tę nagrodę poskładała, nie? Albo sama bym mu nawet ją kupiła. Bo nie wiem, co można kupić człowiekowi, który wymyślił zmywarkę, bo wymyślił coś tak fajnego, że nie wiem, co by można mu kupić, żeby było równie fajne. Dajcie znać, co można by było, jaki prezent można by było dać człowiekowi, który dał nam w prezencie zmywarkę. O, jestem ciekawa, co tam wymyślić. Coś śmiesznego. Ja bym dała mu... Idę teraz puścić pranie, bo trochę się nam tego tutaj nazbierało. Więc wrzucę je do pralki, żebym miała z głowy. Tutaj te rzeczy maluche najpierw. Sturli z turlutą, idziemy do dezynfekcji. Pani, która sprzedawała nam to, bo kupiliśmy w ogóle to na OLX-ie, tak samo jak kosz na zużyte pieluchy, do których muszę dokupić worek, który jest droższy niż sam kosz. Śmieszne, no nie? No, wszystko po kolei. To powiedziała, że używała tego sterylizatora tylko raz. Ja sobie po prostu nie wyobrażam teraz go nie używać, chociaż strasznie długo zwlekałam, żeby go użyć pierwszy raz. Natomiast teraz, jak już zaczęliśmy, to sobie nie wyobrażam inaczej, bo jest to o wiele szybsze, wygodniejsze niż, wiecie, gotowanie tych butelek 10 minut. I naprawdę, mało to jest przyjemne, wygodne, czasochłonne, no poracha. Więc dla mnie sterylizator spoko, gadżet i wynalazek. Szukam, o, szmateczki. Idziemy myć meble. Nie mogę na nie patrzeć. Zawsze tak jest, jak przyświeci słońce, to potem się taki bałagan robi. Ja myję tą ścierką z Biledy meble. Ja jej robiłam recenzję na Enjoymencie, więc Was tam serdecznie zapraszam, tutaj wrzucę Wam link. I wystarczy po prostu meble sobie po prostu. Wystarczy sobie meble umyć tą ścierką i ja ich nawet już nie glancuję potem, wiecie, nie wycieram do sucha, tylko to mi w 100% wystarcza, meble są czyste, ładne, nic nie widać, nic nie ma pomazanego, bo widzę, że są tak dofajdane. Ała! Osłyszeliście to? Czy każde klamki tak mają? Dobra, ja idę myć meble. O Jezu, z tej perspektywy jak kucłam, to jest jeszcze gorzej. O dobra, to zgłaszę się później. I tutaj zwachluj. Zabieramy się za nagrywanie Q&A, tak? No powiedz wszystkim, co zrobiłeś, no powiedz wszystkim, co trochę zrobiłeś. Trochę mi się kiełbaską odbiło, no co zrobię jak jadłem, no. Przyszedł tu wędzarnik po prostu. Drugiej świeżości. No, więc idziemy nagrywać Q&A, bo zadaliście strasznie dużo pytań, link będzie. Cieszę się, że ekran nie przenosi zapachu. Nie nagram tego, nie dowiedzą się. Ja też się nie dowiem, bo po prostu wypaliłeś mi mózg. Smrudny. Dobrze, teraz mów. No jest zło, odświeżać powietrza, jakiegoś, nie wiem, cokolwiek. Bukiet kwiatów, cokolwiek. Nie, nakreślę wam całą sytuację. Ale dobra, mój kończymy. A więc tak. Mój mąż, słuchajcie, robimy tak. Widzimy się za chwilę na kanale Enjoyment. Tam będzie Q&A.
Musimy na chwilę przerwać, bo w międzyczasie robimy jeszcze ogrodzenie koło domu. W końcu przyszedł czas na ogrodzenie i tam panowie mnie potrzebowali. Będziemy też jeszcze wysypywać taką ładną ziemię nawierzchniową, żeby przykryć tą glinę, którą tam mamy i tą całą wodę i to wszystko. Będziemy też odwodnienie robić w tym tygodniu. Tak więc będzie tego strasznie dużo. Strasznie dużo, no. Mikołaj jakoś to przeżyje. Wystawimy go do okna, to jak to tak lubi na słoneczku sobie poleżeć i będzie doglądał. Jeżeli macie takie pytania na bieżąco... Jeżeli macie jakieś pytania na bieżąco, to piszcie w komentarzach i postaramy się na bieżąco we vlogach na nie odpowiadać też. Więc widzimy się już w poniedziałek. Pa!